Cześć! Dzisiaj z Wami po raz kolejny są Damian i Maciek. Naszym gościem specjalnym jest dzisiaj telewizor marki Hisense, model... Jest to dokładnie model E7KQ z dopiskiem PRO, 55 calowy model. Tak, 55-calowy model Pro, czy faktycznie taki Pro. O tym będziemy mieli jeszcze okazję powiedzieć więcej w naszej pełnej recenzji, bowiem to są nasze pierwsze wrażenia, tak naprawdę. Właśnie go rozpakowaliśmy, umieściliśmy go na stelażu i możemy się mu dokładnie przyjrzeć. Tak prezentuje się front, można by powiedzieć, jaki telewizor jest każdy widzi. Zostawiliśmy nóżki, żebyście mogli zobaczyć, gdzie one są dokładnie, jak się prezentują. Mimo tego, że jest na stelażu, dla mnie w sumie nie ma większych zaskoczeń. Ja mam jedną uwagę, no. ponieważ to, co w momencie, kiedy wyciągnęliśmy telewizor, chcieliśmy go ustawić na początku na stoliku. Na stoliku, na którym praktycznie zawsze stawiamy nasze telewizory w momencie, kiedy je testujemy i sprawdzamy. Natomiast tutaj nie mogliśmy, bo rozstaw tych nóżek jest po prostu za szeroki. To, co moim zdaniem byłoby fajne, tak jak w przypadku innej bezpośrednio konkurencyjnej marki dla Sensa, która robi dodatkowe miejsce na nóżki, wtedy możemy sobie wybrać, czy chcemy szerszy, czy węższy rostow po prostu. Tak prezentuje się tył urządzenia, i już widać, że tu się dzieje coś ciekawego, bo ja od razu zauważyłem w centralnym miejscu, w tym nieco niższym centralnym miejscu, głośnik. Tak, jest tutaj umieszczony głośnik, z tego co wyczytałem w opisie i w specyfikacji, jest to subwoofer, głośnik niskotonowy. Natomiast to, co możemy tutaj ciekawego zauważyć, to w tym momencie, gdzie mamy zamontowane szyny do naszego stelaża, w tym samym miejscu montujemy też szyny, w momencie, kiedy chcemy zawiesić telewizor na ścianie. I to, co na pierwszy rzut oka już tutaj widzimy, w momencie kiedy stosujemy z, korzystamy z takich typowych, najprostszych szyn, a nie jest to wysięgnik odchylany, no to wtedy ten głośnik będzie 2-3 cm od ściany, więc właściwie jego funkcjonalność będzie zerowa, bo będzie stłumiony i przytłumiony. Jedynym wyjściem, żeby korzystać z jego pełni możliwości, to albo rzeczywiście ustawienie telewizora na nóżkach, albo odchylany. Uchwyt. Jeśli chodzi o złącza, widzę, że tu są z mojej strony. Dużych zaskoczeń nie ma. Tu widzę USB. Co ja widzę jeszcze? Widzę dwa razy HDMI, 4 HDMI. 4 HDMI, tak? Są cztery HDMI, w tym dwa razy HDMI o standardzie 21. Ok, tu widzimy LAN. Czy możemy sobie bezpośrednio podpiąć Internet, wejście audio cyfrowe. Można powiedzieć, że pełen zestaw, tak? Jakby nic, nic producent nam Ach, Tak, z nie tego zabrało. co widziałem, to też bardzo ciekawe jest rozwiązanie, bo mamy też gniazdo audio mini jack 3,5 mm, w związku z czym możemy sobie podłączyć słuchawki na przykład. Telewizor już podłączyliśmy i odpalamy go. Czyli honory dam. Standardowo. Do uruchomienia telewizora potrzebny jest tam pilot, i standardowo powiem sobie kilka słów o pilocie. Ten jest wyjątkowy z jednego prostego powodu. Okay. Zaraz sobie zobaczycie, tutaj to jest pierwszy pilot, w którym widzę tak dużo przycisków szybkiego dostępu i tak dużo bez sensu umieszczonych, moim zdaniem, przycisków, bo mam tutaj tak: Disney Plus, YouTube Prime Video, no to wszystko git. Netflix z 12 do 4, 4 ci się przydadzą. Okej, okay, co mam jeszcze? Deezer, KIT, Plex, Rakuten TV, no, Apple TV ewentualnie może się przydać u nas, FIFA Plus, Vida TV. Okej, okay, czyli faktycznie raczej takie mniej popularne serwisy, szczególnie w Zobaczmy co się stanie jak sobie włączymy telewizor, mam nadzieję, że się włączy. A nie, jest, okej, okay, dobra. Przejdziemy sobie teraz do y, pierwszej konfiguracji, mm. czyli jak to wygląda, na początku wybieramy sobie Język polski w naszym przypadku. I teraz mamy możliwość albo skonfigurować urządzenie na smartfonie, albo bezpośrednio za pomocą pilota. Natomiast niech tradycji stanie się zadość i zróbmy to tak jak zawsze czyli za pomocą pilota. Czyli wybieramy sobie OK, Start. Znowu wybieramy, tym razem, naszą lokalizację. Możemy wybrać automatycznie skanowanie kanałów, natomiast my nie mamy podłączonej anteny do telewizora, więc i tak nic, żadnych kanałów by nam nie znalazło, więc wybieramy opcję pomin. Natomiast jeżeli będziecie korzystać na przykład z telewizji naziemnej, cyfrowej, on to wtedy po podłączeniu anteny, oczywiście telewizor wyposażony jest w tuner DVB-T2, więc telewizję naziemną można sobie oglądać. Wtedy automatycznie można przeskanować zestaw kanałów i one się pojawią. Natomiast my wybieramy opcję pomiń. Wybieramy sobie naszą sieć. OK, załadowało nam się wszystko. Możemy sobie wybrać poszczególne umowy, poszczególne zgody, natomiast w naszym przypadku wybieramy Wybierz Wszystko, zatwierdzamy. Możemy teraz zalogować na nasze konto Wida, natomiast my pomijamy ten krok i wybieramy, gdzie nasz telewizor będzie stał. Jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żebyśmy sobie mogli ten telewizor łatwo zlokalizować na przykład w sieci, ponieważ możemy wybrać albo telewizor w salonie, w sypialni, w pokoju gościnnym, w pokoju gier, albo utworzyć nazwę jakąś niestandardową i wtedy w sieci pod tą nazwą telewizor nam się po prostu będzie wyświetlał w momencie, kiedy będziemy chcieli na przykład udostępnić sobie ze smartfona jakieś treści przez sieć. My wybieramy oczywiście telewizor w salonie, powitanie w systemie. I to wszystko. Tak, ale co ważne, witamy w systemie Vida. Tak. Tym się charakteryzują telewizory Sens, że działają one na autorskim rozwiązaniu, które właśnie nazywa się Vida. Eee, w zasadzie pod pewnymi względami, jak chociaż tu widzimy wizualnie, ono nie różni się dużo tak naprawdę od tych producentów, ale wiemy już, że ma parę minusów. Tak, no właściwie mógłbyś tutaj na tej belce yy, rzucić sobie Google TV, Android TV Tizen i na pierwszy rzut oka mógłbyś nie zauważyć, że to jest jakiś inny system. Oczywiście, po tym jak wejdziesz gdzieś dalej, to, to pewne różnice się pojawiają na taki pierwszy zupełny pierwszy, yy, rzut. Natomiast tak, ma pewne yy, minusy, ponieważ nie ma tutaj pełne, na przykład nie ma tutaj pełnej biblioteki. Yy, Aplikacji, aplikacji, które w Polsce są dosyć popularne i cenione, ponieważ yy, zgadza się, mam tutaj Netflixa, YouTube'a, Disneya, Apple TV, Viaplay, która niedługo znika zresztą z naszego kraju, CDA, .pl, Kanal Canal Plus Online, GoNet TV nawet jest, ale na przykład nie ma takich serwisów jak HBO Max czy Sky Showtime. Tak, to duży minus. Jednak HBO zdecydowanie jeden chyba z popularniejszych serwisów streamingowych w naszym kraju. Sky Showtime, co prawda od niedawna, ale też jest bardzo, bardzo dobrym serwisem. No i się rozpycha. Coraz I bardziej. się rozpycha, i tak naprawdę w większości systemów konkurencji z łatwością znajdziemy te aplikacje HBO i Sky Showtime, a tymczasem na Widzie ich po prostu nie ma. Natomiast jak działa ten system, ciężko mi jeszcze w tym momencie powiedzieć, bo teraz jest to moje, szczerze mówiąc, pierwsze spotkanie z widom. Słyszałem, gdzieś czytałem, że działa bardzo sprawnie, jest to system bardzo stabilny, nie ma z nim jakichś większych problemów. Natomiast jak to jest w rzeczywistości, no to zobaczymy sobie w kolejnym naszym materiale, czyli w pełnej recenzji. Tak, i tak naprawdę jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, to chyba tyle. Warto jeszcze by byłoby powiedzieć coś na temat samego ekranu. Czy mamy tutaj do czynienia? A, masz rację, okay. Będziemy sobie to wszystko jeszcze mocniej głębiej testować. Natomiast mamy tutaj do czynienia z matrycą VA. Jest telewizor działa w technologii kropek kwantowych, czyli kulet. Jeśli chodzi o rozdzielczość, oczywiście jest to rozdzielczość 4K. Co ciekawe, mamy tutaj do czynienia z częstotliwością odświeżenia na poziomie 144 Hz. Wysoko. W związku z czym może to być dobre rozwiązanie dla graczy. Co jeszcze można powiedzieć o samym ekranie, o samym tej telewizorze? Oczywiście obsługuje popularne formaty HDR, takie jak HDR10 czy HLG. Oczywiście jest tutaj też Dolby Vision. W związku z czym te wszystkie najbardziej podstawowe i popularne kwestie są w tym telewizorze dostępne i Najbardziej ciekawi mnie to, bo na papierze wszystko brzmi super. Tak. Aż, aż za bardzo. 144 Hz4K brzmi faktycznie. Fajnie. A do tego cena w tym momencie około 3300 zł. Okej. Okay. Cena tak, jeśli, jeśli tak, faktycznie możemy w tej cenie kupić, aż brzmi za dobrze. Więc. Zobaczymy sobie ile w tym rzeczywiście, nie no specyfikacja jest sama prawda, ponieważ wiadomo tutaj specyfikacja nie kłamie, natomiast jak w rzeczywistości sobie ten telewizor radzi z pewnymi kwestiami takimi jak odwzorowanie kolorów, równomierność podświetlenia, kąty widzenia i tak dalej. Tego, o tym przekonamy się w następnym materiale, ponieważ teraz potrzebujemy y, kilku dni na to, żeby przetestować sobie ten telewizor, spędzić z nim jakiś czas i w następnym materiale przedstawimy y, nasze wnioski na ten temat. I to tyle od nas dzisiaj. Wielkie dzięki, że byliście z nami. To nasze kolejne pierwsze wrażenia. Pierwszy Highsense, w dodatku bardzo fajnie zapowiadający się model, model Pro. Eee, no ja powiem szczerze, sam jestem podekscytowany tym, jak w tych testach wypadnie, jest ja jestem ciekaw. Ciekaw, ale to e, moją ciekawość Damian zaspokoi dopiero przy okazji recenzji. Mam nadzieję, że waszą również. E, tyle od nas dzisiaj. Był z nami Hisense. Damian. I ja. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Cześć.